Sprawa, którą umorzyła prokuratura w dniu 29 czerwca 2018 roku, dotyczyła realizacji inwestycji w oczyszczalni ścieków za projektor i zbuduj. Prokuratura okręgowa po zbadaniu sprawy wydała postanowienie o umorzeniu postępowania. Jak powiedział w rozmowie telefonicznej zastępca rzecznika prokuratury okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Piotr Cegiełka, stwierdzono, że zarząd kierowany przez Edwarda Olszewskiego nie nadużył uprawnień przy realizacji projektu i nie naraził spółki oraz właściciela miasta Bełchatów na szkody. Doniesienie do prokuratury w tej sprawie złożył obecny zarząd Wodkan z Piotrem Kopkiem jako prezesem. Co ciekawe, prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim nadal prowadzi inne śledztwo w sprawie działań obecnego zarządu z Piotrem Kopkiem na czele. Tu również chodzi o narażenie spółki i właściciela miasta Bełchatów na szkody majątkowe wielkich rozmiarów.